Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Maryja rozważała słowa anioła. Zatrzymuje się nad tym, co przychodzi od Boga, co jest tchnieniem innego życia. Wchodząc w słowa przekazane od Ojca, pozwala się im ogarnąć. Zauważmy, że słowa nas otulają, kształtują. Słowa nas rzeźbią, pieszczą, pocieszają. Coś ważnego w nas rodzą, ale też mogą zabijać. W zależności od tego, kogo słuchamy, takimi się stajemy. Przyzwalamy na podobieństwo do tego, którego słowa bierzemy sobie do serca. Maryja kochała Boga i kochała Józefa. I prowadząc dialog z Bogiem, prowadziła go również z Józefem. Bóg chciał, żeby nie było przy niej Józefa, w sensie obecności fizycznej, na dotknięcie dłonią, na czułe spojrzenie. Nieobecność Józefa zbliża ją do tego, którego kocha więcej. Spotkanie z Bogiem nie oddala od człowieka, lecz zbliża. Kontemplacja słów Pana pozwala kochać głębiej, rozumieć więcej, odczuwać to, czego bez kontemplacji odczuć nie możemy. Maryja bez oparcia się na człowieku wykracza poza samą siebie. Ona ufa, pozwala i daje siebie. Nikt nie może o tym wiedzieć. Sama z tajemnicą w sercu. Kto jej uwierzy, niech tak będzie. Maryja przyjmuje ryzyko współpracy z Bogiem, opierając się jedynie na wierze i miłości. Słowo Pańskie jest przekazywane raz w klimacie radości, innym zaś razem w aurze smutku, bólu, odczuwania niepewności, w lęku. Określonych słów, zadań, które z nich wynikają, nie można przyjąć inaczej, jak wtedy, kiedy jesteśmy unoszeni przez radość. Człowiek radosny odczuwa moc do poniesienia wielu trudności i pokonania przeszkód. Radość Maryi, jak zauważamy, łączy się z bólem. Wiele jest spraw niejasnych w tej scenie, niedopowiedzianych. Chcąc uwolnić radość,
od obecnego bólu pozbawiamy się radości. Maria nie mogła postawić pytań Józefowi, więc postawiła je Bogu. Pytania, które człowiek pragnie postawić człowiekowi, powinien postawić je Bogu. On jest najbliżej. Maria miała łaskę odczuwania, że Bóg jest bliżej niej niż Józef. Gdy Bóg objawia człowiekowi swoją wolę, misję do spełnienia, otula to wydarzenie ciemnością, którą odczuwa jako dominujące poczucie samotności. Takie sam na sam z Bogiem może być doświadczeniem niezwykle bolesnym. Zobaczmy, że Bóg najpierw umacnia darem radości, aby możliwe było przyjęcie tego, co do końca niejasne, niezrozumiałe, skryte zasłoną tajemnic. Bóg nie pokazuje do końca tego, co zamierzył wobec Maryi, tego, co zamierzył wobec nas. On oczekuje zawierzenia, czyli ufnego przyjęcia wpierw, zanim stanie się to, co zaplanował.